Katowice naprzód Janów. Sokoły Toruń, a więc w protokole drużyna wpisana jako goście. Maciej Gąsienica-Makowski. Na liniach pomagają Oskar Guzda i Krzysztof Worwa. Zwycięzca zgarnie złoto, przegrany będzie musiał zadowolić się srebrem. No to zaczynamy. Naprzód Janów, Sokoły Toruń o złoty medal 28. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Przerwy w grze, choć teraz Naprzód odebrał i może być groźnie. Wojcenka. Już poszukiwanie linii niebieskiej. Chodor wrzuca na bramkę. Wojcenka odbija ten krążek gdzieś tam. Rusza Jakub Hoffman. Ostry kąt, spokojna interwencja Daniła. Tu czterech, a teraz kontra zespołu z Torunia. Próbował Markaście Naprzodu, tylko dwie Sokołów, no i jedną z tych przewag Torunia nie wykorzystali. A teraz krążek wpada do bramki. Poza Jakubem Ciuczką, który nie spodziewał się, że gdzieś ta guma powędruje i wpadnie mu za kołnierz. Mamy otwarcie finałowego wyniku. Naprzód Sokoły 0-1. Z własnej tercji i to będzie okazja na gola w osłabieniu. Sokoły broni Ciuczka. 4-2. Aktywniej teraz zagrał Zberek. Chodor mocno. Wojcenka utrzymał ten strzał. Teraz sytuacyjny krążek, gdzie guma pod Wojcenką. Teraz ładnie to zrobił Michał Gołębiewski. Dogrywa przed bramkę. I jest 0-2. Patryk Napiórkowski ze swoim drugim trafieniem. Doskonale to rozwiązali zawodnicy Sokołów. 16 minuta, 7 sekunda i to jest drugi gol Patryka Napiórkowskiego w tym meczu finałowym, ale trzeba docenić Napiórkowski. Odpowiedź Naprzodu i blisko było traf. Obrońca z Torunia przy bandzie uruchomił Siaredzicha i to jest akcja 2-1. Siaredzich dobrze to sobie wymyślił. Starcie dwóch dziesiątek na Buliku, Torunianie Gnianie, Adam Kowalski. Ciuczka musiał się wtrącić, Gołębiewski. Musiał. Chodor może się poprawić. Wojcenka przechwycił krążek, Kurman. Włodara w kierunku bramki i tam było trącenie Dawida, ale Wojcenka pada na ręka. Interwencja Ciuczki. Próbka umiejętności tego zawodnika, akcja zakończona strzałem Jakub Ciuczki, bo ten mecz, w którym wziął udział, zakończył się zwycięstwem KH Energii. Naprzód, bliski gola, ale Osia, Karol Moś ponad bramką, jeszcze Ciepielewski. Wygarnął gumę przy bandzie. Ciepielewski jest musiał. Sam Ciepielewski. Wojcenka świetnie przechwycił. Ciuczka nie wybił wystarczająco daleko i przed kapitanem. Nie było spalonego. Moś musiał interweniować. Wojcenka przy krążku musiał. Zagrywa przed bramkę. Był tam Karol Moś. Zdążyli jednak w porę obrońcy. Ruszą na Toruńsk. Świetne wycofanie teraz za bramki, ale trafił w Barowskiego. Jonasz Hoffman, Piotr Ciepielewski, ładne rozegranie, Wojcenka. W ten sposób wykluczenie rywala, Piotr Ciepielewski, kończy się ta tercja, poprzeczka, ratu. Rozpoczynamy te trzecie. Kurnicki, Szejfer, Kurnicki, słupek ratuje teraz. Walczy tutaj Naprzód, by wyjaśnić, ale nie dali rady wybić za niebieską. 3-0. Świetne podanie Kurnickiego do Gołębiewskiego i na 12 sekund przed końcem kary Sokoły podwyższają swoje prowadzenie. 45 minuta, 35 sekunda. Michał Gołębiewski w podwójnej przewadze. Szejfer. Szejfer, Ciuczka broni, później położył przodu, rusza Ciepielewski, zerka jak ustawieni partnerzy, Ciepielewski przeciągnął tę akcję, uderzył.
Dobrze wygląda akcja na przodu, ależ ładnie pograli, ależ poklepali. Musiał, Moś, Ciepielewski i jest 1-3. Oszukana obrona Sokołów. Świetnie rozegrana akcja, koronkowo, krążek jak po sznurku. Chodor, dobra interwencja we własnej tercji, no tam przewrócony zawodnik na przodu, bez reakcji sędziego, teraz jest reakcja, będzie kara nałożona na zawodnika z Katowic. Od Uzberek, tyle że krążek jak przyklejony do jego kija, ależ teraz chybił Błotnicy. 5 sekund do powrotu Ciepielewskiego i Lupanowa. Wyłożenie przed bramkę Wojcenka. Ciepielewski. Indywidualna akcja zakończona strzałem Wojcenka. Zberek wykłada przed bramkę na Piórkowski. Tym razem Ciuczki nie pokonał. Minął przeciwnika. Sam kończy Wojcenka na raty, ale ostatecznie. Szejfer. Próba z nadgarstka. Świetnie się wyciągnął. W kategorii juniorów młodszych. Jeszcze Wojcenka, jeszcze próbuje naprzód, krążek w siatce na 5 sekund przed końcem. Trafili w osłabieniu, ale to jest troszeczkę za późno. Troszeczkę za późno, by ruszyć jeszcze tutaj do ataku. Zamieszanie pod bramką Wojcenki sfinalizowane. Tutaj wstrzelał Włodara, przyczaił się tam na dalszym słupku Jakub Musioł i to on trafia do siatki. Ale Bulik i tutaj trzeba będzie za wszelką cenę szukać przeniesienia strzału. Nie pozwolą na to Torunianie, nie pozwolą i świętują złoty medal Mistrzostw Polski kategorii juniorów młodszych. Złoty medal 28. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych. 4-5, ale to było za mało. Wielkie gratulacje dla trenera. C22, pierwsze miejsce. W hokeju na lodzie juniorów młodszych MKS Sokoły Toruń. Drugi.